podnominał Cast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grandtury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie tak. Lek na kolacki, ból dupy, no a jak lek, no to musi być aplikowany przez kadrę wykwalifikowaną. Dzisiaj ta kadra składa się ze mnie, czyli z samozwańczego profesora pseudo, czyli pseudo profesora kolactwa Piotra Klina po tej stronie, po tamtej stronie, a tamta strona, no to piękna, słoneczna Majorka i tam jest Pawełek. Pawełek jest na wakacjach, niby Majorka, ale zrobił sobie wolno od rowerów. Co chwilę wysyła mi tam filmy, jak jest ładnie słonecznie, jak piwo jest zimne, także nie będziemy dzisiaj Pawełka drażnić, ale za to dzisiaj skupimy się na dwóch tematach, no można powiedzieć dwóch, może trzech. Nie będziemy rozmawiać o dopingu w FC Porto, bo to już jest temat ograny. Nie będziemy się tutaj rozwodzić może za bardzo nad mistrzostwami świata gravelowymi, gdzie wygrała Ferran Prévot i dzisiaj Gianni Vermeers, czyli duża porażka Mathieu van der Poela, bo Mathieu van der Poel dopiero trzeci na gravelowych mistrzostwach świata. Tam troszeczkę też było jakichś dramatów, bo zawodnicy gravelowi byli rozstawieni z tyłu na starcie, z przodu byli zawodnicy pro z szosy, więc było troszeczkę przepychanki, dlaczego ci wystartowali z przodu, a nie ci, co się ścigają w gravelu. Duży smutek na pewno dla producentów rowerów, no bo topowi zawodnicy tam pokazywali się głównie na rowerach szosowych. No oczywiście dla firm, które chcą sprzedawać nam rowery gravelowe, to zła informacja, no bo okazuje się, że można w gravelowych wyścigach jeździć albo na MTB, patrz Mistrzostwa Polski, albo na rowerach szosowych, patrz Mistrzostwa Świata. No a to są jakieś tam dramaty, które tak naprawdę no przeminą z wiatrem dosyć szybko, ale tak szybko nie przeminie temat dzisiejszego odcinka, czyli oczywiście godzina Ganny, Filippo Ganna, Super Pippo, Top Ganna. Strasznie to wszystko było wysmaczone, strasznie to wszystko jest podkręcone. Rozmawiam dzisiaj goście, dzisiaj nie ma Pawełka, dzisiaj goście i chyba jest takie podejście, taki konsensus, że jeżeli nie Ganna, to przez następne 10-15 lat chyba nikt tego rekordu nie pobije, no ale o tym pogadamy. Pogadamy z Marianną, czyli z najstarszą stażystką w kadrze Polski torowej. Porozmawiamy z Mathieu Gajdulewiczem, czyli Mateuszem Gajdulewiczem, który do końca jeszcze nie wie, czy jeszcze jest zawodnikiem HRE MSP, czy już nie jest tym zawodnikiem HRE MSP, ale będzie zawodnikiem Vendée Département, czyli developmentu Total Direct Energy, czyli będzie takim małym Maciejem Bodnarełkiem we Francji. O tym porozmawiamy z Mateuszem, łamany na Mathieu. No i jeszcze podsumowanie, jak się okazuje, nigdy nie kończącego się sezonu w Borze. Także rozmowa z naszym kolejnym współprowadzącym, Sylwestrem Schmidtem, o Giro di Lombardia, czyli ostatnim klasyku. No i tak naprawdę zakończeniu tego kolarskiego sezonu. No i chyba tyle, także zapraszam was na te rozmowy, nie będę was tutaj nużył monologami, chociaż jak wchodzimy na temat sprzętu Filippo Ganny, to troszeczkę zagłuszyłem Mathieu Gajdulewicza, no ale mam nadzieję, że mi to wybaczy, bo tam parę smaczków wypatrzyłem. No, więc siadamy, słuchamy, wdech, wydech i lecimy z tym koksem. Tak jak wspomniałem, dzisiaj nie mamy Pawełka. Pawełek wypoczywa, wygrzewa się na Majorce, ale za to mamy rekordzistkę w jeździe godzinnej na dystans Polski, czyli Mariannę Hall. Hello, Marianna. Witam. Bardzo mi miło, że mogę po raz kolejny tutaj gościć w
na linii z Tobą, więc bardzo się cieszę, tym bardziej, że chyba musimy zacząć odliczać, jak często pojawiam się tutaj z Tobą w audycji, a jak często pojawia się Sylwas, bo mam nadzieję, że czuję oddech już na swoich plecach, że go tam gonię. Dokładnie, tak już jesteś, już można chyba powiedzieć, że jesteś współprowadzącą, bo to co najmniej trzeci występ, także już to znaczy, że już jesteś współprowadzącą podcastu, bo wiadomo, że raz to gość, dwa to jest dobry gość, trzy to już jest współprowadzący. Także nadal to nasza podróż w stronę promowania koradztwa kobiet, no bo już teraz jak mamy kobietę na falach jako współprowadzącego, to już nas nikt nie może dotknąć. Po pierwsze, muszę powiedzieć, witaj w klubie. Nie w klubie osób, które jechały godzinę, tylko w klubie osób, które mogły po przejechaniu godziny oglądać, jak ktoś tą godzinę jedzie. Także na początku oczywiście mówimy o godzinie Ganny. Jak ktoś nie wie, o której godzinie mówimy, to jest pewnie zły podcast odpalił. Ale jak to było? Jak się ogląda godzinę, a nie jedzie? No, szczerze powiedziawszy, patrzę się na to z kompletnie innej perspektywy, bo jak oczywiście oglądałam poprzednie godziny jeszcze jako osoba niedoświadczona w tym aspekcie, a teraz jak Ganna ruszył, jak już zobaczyłam, że na samym starcie też nie miał łatwo, żeby przepchnąć ten swój obrót, no i pomyślałam sobie, no to zaczyna się 60 minut z kawałkiem walki i to takiej walki oczywiście bardzo nie fair, bo inni sobie siedzą i sobie myślą, wygląda to prosto, bo w sumie co, no trzeba jechać, trochę się tam zagiąć, ale z perspektywy osoby, która wcale nie tak dawno też miała przyjemność tego doświadczenia przeżyć, to patrzy się na to kompletnie inaczej, wie, w którym momencie zaczynają się problemy, w którym mogą zacząć się problemy, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy można w końcu to z kanapy obejrzeć, wiedząc, jak to wygląda od podszewki. No i rzeczywiście można powiedzieć, że taka powtórka z próby Dana Bigama, bo start spokojnie, no i też Ganna zresztą powiedział, że będzie wykorzystywał ten początek jazdy jako trochę jako rozgrzewkę. No taka rozgrzewka tam na 54, 54,5, 55 na godzinę i tak dopiero od 52 okrążenia zaczął jechać ponad tempo Dana Bigama, jeżeli chodzi o czasy okrążeń, czyli oczywiście jeszcze trochę tych okrążeń zeszło, zanim wyszedł na prowadzenie, jeżeli chodzi o czas, ale wydaje mi się, patrząc na godzinę Bigama, że trochę zabrakło, bo w sensie, nie trochę zabrakło. Dan Bigam tą godzinę pojechał najlepiej jak mógł i zgodnie ze swoim planem, no a Ganna troszeczkę chyba przesmalił i chyba nawet wydaje mi się, że było to widać dla osób, które jechały godzinę, chyba nawet było to widać gołym okiem, nie trzeba było potem patrzeć w te Excele i czasy okrążeń. Był ten moment, kiedy pojechał najszybsze okrążenie, to było gdzieś okrążenie w ogóle najszybsze w historii jazd godzinnych, bo pojechał po 40 minutach okrążenie na poziomie 59 na godzinę. I potem zaczął trochę zwalniać. Było to chyba widać. Tak, myślę, że po pierwsze jakby było widać to, jeśli chodzi o tempo, a też osoby, które jeżdżą na torze i które w ogóle miały też przyjemność pojeździć dłużej na tym torze, to tor jazdy, troszkę zygzakowanie, no i te momenty, kiedy zawodnik zbliża się do gąbek. I tutaj, szczerze powiedziawszy, mnie to ciarki od razu przechodziły i zaczęły pojawiać też moje wspomnienia, jak to jest, kiedy coraz bliżej nagle zjeżdża się w rejony gąbek i albo na tą gąbkę się najedzie. No i wtedy to już wiadomo, że coś jest na rzeczy i te ciarki gdzieś tam mnie po plecach przechodziły od razu. Więc myślę, że Ganna też był tego świadomy, że był ten moment, może nie tyle, można powiedzieć, kryzysu, ale też jakby w pełni uzasadnionego kryzysu, bo jednak ten czas okrążeń był naprawdę no, imponujący. Ale myślę, że te na pewno ostatnie 5 minut to Ganna chyba podwójnie odliczał do końca, żeby tylko dojechać już bezpiecznie też, bo wiadomo, myślę, że już był pewny tego, jaki to będzie wynik. Walczył oczywiście o te ostatnie metry. Ale właśnie jeszcze zostaje to ryzyko jakiegoś niefortunnego najechania na gąbkę i no wtedy wiadomo, wszystko może się zdarzyć. I jeszcze tutaj warto też chyba powiedzieć, że
Też mówię, że nie było to idealnie pojechane taktycznie, bo po samej godzinie Ganna powiedział, że no spoko, spoko, pojechałem, ale mam nadzieję, że będę mógł jeszcze pojechać tą godzinę na lepszych nogach, nie na takich utłuczonych pod koniec sezonu. Czyli chodziło o to, że nawet było mówione przed pyłą, że będzie jechał na obrocie 64-14. I wtedy ludzie liczyli, ok, to taka kadencja, czyli będzie gdzieś tam blisko rekordu Bodmana, a okazało się, że założył 65-14, żeby tak naprawdę celem było 57 na godzinę. Czyli nie udało mu się, to jest chyba jedyny przypadek, kiedy rekordzista, nowy rekordzista świata bije stary rekord, to ponad kilometr, no i w wywiadzie na koniec jest trochę niezadowolony, bo nie pojechał 57. Także myśli, że zobaczymy jeszcze atak na godzinę, bo teraz jest taki pogląd w internecie, że o, no teraz to już tyle lat, już to jest, nikt nie będzie atakował tego rekordu. Podzielasz to zdanie? Bo ja chyba nie. Nie, no myślę, że mało będzie odważnych innych zawodników, którzy będą chcieli się podjąć tego wyzwania. Ja wczoraj słysząc słowa Ganny o tym, że właśnie w innym momencie sezonu trzeba podejść jeszcze raz do tej próby, no to wiadomo, że do tego podejdzie i wiadomo, że to wszystko znowu będzie dosmaczone idealnie, tak jak teraz. No i to chyba jest znowu ten fenomen godziny, że pomimo takiego wysiłku człowiek schodzi z roweru i tak naprawdę w pierwszej kolejności myśli sobie, że Boże Święty, co to była za godzina w piekle, a druga myśl to jest właśnie, co kolejnego można poprawić i że da się to zrobić lepiej. Więc wydaje mi się, że na pewno Ganna jeszcze będzie szukał właśnie tego momentu, odpowiedniego momentu w sezonie, co oczywiście jest bardzo ciężkie, żeby taki moment znaleźć, żeby próbę jeszcze raz i poprawić no, rewelacyjny wynik, bo tak jak na przykład Dowsett chyba na swoim Twitterze napisał listę osób, które mogą pobić ten rekord i generalnie lista była pusta, więc wiadomo, że chyba ten człowiek na chwilę obecną to jest po prostu człowiek numer jeden, czyli Ganna. Tak, bo ostatni taki rekord, można powiedzieć, to był rekord Wigginsa, który został na parę lat, no bo żeby ktoś pobił teraz ten rekord, no bo rekord Campenaca, ok, to był rekord, gość pojechał, przygotował się, to był przykład kogoś, kto jest dobrym czasowcem, przygotowuje się do tej godziny i spędza, ma pozwolenie od teamu, żeby spędzić na tym bardzo dużo czasu, no i jedzie godzinę, bije rekord. Ale teraz, jeżeli chodzi o Gannę, to nie tylko mamy przykład zawodnika, który jest jednym z najlepszych czasowców ostatniej dekady, ale jest też jednym z najlepszych torowców ostatniej dekady. Do tego ma jeszcze team, który ma sztab ludzi, którzy pracują też, było poświęcone dużo pracy, żeby wybrać najlepszy tor, żeby wybrać najlepsze warunki. Potem przed samą próbą Ganna gdzieś siedział w jakiejś wielkiej zamrażarce z nawiewem, żeby w 15 stopniach, żeby schłodzić jak najbardziej ciało, żeby się nie zagotować podczas próby. Potem technologicznie, jeżeli chodzi o sprzęt, no bo to znowu słyszałem głosy, że to pierwszy raz, kiedy rekord godziny zostaje, czy pierwszy raz od wielu lat, kiedy rekord godziny zostaje pobity na metalowym rowerze. Otóż nie, no bo przypominam, że Dan Bigam jechał na tym samym rowerze, także to dosłownie parę dziesiąt dni temu. Do tego jeszcze ta sytuacja, gdzie właśnie aktualny rekordzista pomaga przyszłemu rekordziście w pobiciu tej godziny, bo to jest jego praca. Także oprócz Ganny, na razie, bo były głosy, może Remco, może ktoś tam. Trzeba pamiętać, i to też pewnie ty wiesz z doświadczenia, że w tej godzinie nie tylko forma, ale też właśnie ta cała otoczka sprzętowa, przygotowaniowa, więc nie widzę nikogo innego na ten moment, kto dostanie pozwolenie od teamu, żeby tak bardzo zaryzykować. A co mam na myśli przez zaryzykować, to spędzić tyle czasu, wydać tyle pieniędzy, bo tutaj może się nie udać. Mogą Remkowi zrobić nowy rower, mogą mu pozwolić się przygotowywać, ale co jak pojedzie 56-700, bo nie ma doświadczenia na torze, wtedy klapa, nikogo to nie obchodzi, no bo nie pobił rekordu Ganny, także chyba tylko Ganna, bo jak nie Ganna, to kto?
No właśnie, to jest dokładnie to, co mówisz, i to jest kolejny aspekt, których może jakby wiele osób nie widzi, albo właśnie sobie nie zdaje sprawy, jak dużo dodatkowych osób musi być w to zaangażowane. I to nie jest tylko właśnie tak, że masz pieniądze, masz formę i na pewno tą godzinę pojedziesz, bo tutaj jest 100 tysięcy innych elementów wartych do analizy. Więc tutaj, tak jak właśnie mówisz, może być bardzo dużo jakby dobrych zawodników, ale też no nie każdy jest w stanie właśnie to wszystko połączyć. I nawet jak można było sobie zobaczyć dużą różnicę, jak na przykład Dowsett, który podchodził do tej godziny no mniej więcej tam rok temu, jaka była różnica, kiedy on zszedł z roweru i tam tak naprawdę prawie padł na ziemię, ledwo żywy, a jak wyglądał Ganna, który jakby zszedł z roweru, wiadomo, też troszkę zbladł. Nic dziwnego po tym, jak pojechał, to jest w pełni naturalne, ale jakby normalnie funkcjonował i jakby też właśnie widać, jak dużo tej pracy musiało być w to włożone, w jakiej formie był, a patrzymy, no jest koniec sezonu, nie było tak, że Ganna nic w tym sezonie nie jeździł, no bo jednak jeździł dużo i też z dobrymi wynikami, chociaż pewnie też jego ostatnie jakieś wyniki, no pewnie gdzieś mogły stawiać innym osobom znak zapytania, czy by faktycznie Ganna jest w formie i czy da radę sobie na tej godzinie, no a wiadomo, jednak przygotowanie pod godzinę, a przygotowanie pod czasówki czy jakieś inne eventy, no czasem mocno się też wyklucza, więc to jest pełne naprawdę elementów, które trzeba tutaj przeanalizować i dobrze poukładać w całym sezonie. I tu jeszcze jest takich ciekawostek też, wydaje mi się, warto wspomnieć, bo kiedy Wiggins jechał swoją godzinę, no to też miał tam Pinarello, ale to było Pinarello tam lekko zmienione z tego czasowego, po prostu przemodyfikowane na rower torowy. Miał tam swoje jakiś kombinezon, skarpetki, kask dobrany do siebie, zoptymalizowany łańcuch też. No ale były pogłoski, że jechał, z tego co słyszałem, że jechał na okolice 440 watów tą godzinę. No i wydaje mi się, tak patrząc na przejazd Gany, też wydaje mi się, że pojechał te bardzo podobne waty. Także wydaje mi się, że Gana nie to, że przerasta o głowę z grzywką Wigginsa, tylko to jest takie ciekawe porównanie, bo tutaj mamy tą różnicę sprzętową i przygotowaniową. No bo nawet to przecież już słynne, może słynne to źle powiedziane, bo to pewnie słynne dla ludzi, którzy się interesują godziną, czyli małego grona ludzi. Ale Wiggins jechał w najgorszym dniu w całym miesiącu, czy tam w ostatnich 50 dniach w Londynie ten rekord i kosztowało go to około 500 metrów. Ganna to była część przygotowań, gdzie jeden gość od analizy baz danych Big Data wybrał, przeanalizował wszystkie tory dookoła świata, wszystkie stabilność pogody. No i wybrali ten tor w Szwajcarii, bo jest najbardziej stabilny, jeżeli chodzi o ciśnienie, o wilgotność powietrza, ale tak czy siak nie było to ciśnienie zbyt dobre dla Ganny, zbyt łaskawe wczoraj, ale po prostu wtedy dogrzali velodrom i doprowadzili do tej gęstości powietrza, jaką chcieli. 1120 chyba dwa widziałem zdjęcia osób, które były na velodromie i informacje od Dana Bigama dostałem, że 2 godziny przed było 1128. Także to wszystko było pod kontrolą. Chyba Wiggins jechał na 1180 gramów, także jako przykład, czy z moich tutaj musimy się domyślać co do CDA, co do CRR, no ale myślę, że Ganna pojechał to na okolice 435 440 watów, no a w tej samej sytuacji, nawet przy tym samym ustawieniu i tym samym sprzęcie, ale bez możliwości kontroli pogody, Wiggins przy swojej próbie musiałby pojechać 453, 454. Także nawet tak mała, no nie mała, bo ingerencja, podgrzanie toru velodromu o tam 3-4 stopnie, no daje nam naście watów, tak, podczas próby. Także naprawdę wszystko pod kontrolą. No i Gana trochę smutny, że nie złamał 57 na godzinę. Ale godzina godziną, nie, ale teraz opowiedz nam, bo co się dzieje z tobą, bo słyszałem, że jesteś najstarszą stażystką w historii reprezentacji Polski torowej. No tak. Więc troszkę zdradzamy tego, co się dzieje, można powiedzieć, za kulisami.
Więc w takim telegraficznym skrócie nie skończyło się tak na tym, jakby niektórzy mogli pomyśleć, że pojechałam 3 kilometry, później pojechałam godzinę i stwierdziłam, że odstawiam rower i pora na odpoczynek, bo na to nie było czasu, bo zaraz po tym, jak skończyły się właśnie te dwa stosunkowo ważne dla mnie eventy, no to też rozpoczęłam, można powiedzieć, swój świeży staż w kadrze średniego dystansu na torze. No i zobaczymy, działamy teraz w tym kierunku, wiemy, nad czym trzeba pracować, cele są postawione. No a jak droga będzie do tego wyglądała, to jeszcze zobaczymy, ale jest to na pewno nowa, ciekawa przygoda, która gdzieś tam daje mi dobrą na pewno motywację, bo teraz okazuje się, że nie tylko będę żyła czasówkami, tylko będę też żyła mocno torem, co znowu gdzieś obraca mój ten sezon, bo jak popatrzymy sobie na kalendarz startów torowych, później jeszcze popatrzymy sobie na kalendarz startów na czasówkach, no to się to troszkę zagęszcza, więc teraz będzie na pewno duże wyzwanie, nie tyle co przede mną, ale też przed moim jakże wyspecjalizowanym sztabem, żeby to odpowiednio poukładać i mnie przygotować pod te nadchodzące imprezy, które są oczywiście dla mnie jeszcze trochę takim znakiem zapytania, no bo muszą paść jakieś oficjalne decyzje, jak to poukładamy i w którym kierunku idziemy, więc tutaj nie chcę też zapeszać, żebyście zaraz tam nie myśleli, że jestem wyżej niż myślimy, bo ja do tego też podchodzę jakby z taką zimną głową i się gdzieś tam za bardzo na to wszystko nie napalam, tym bardziej, że wiem, gdzie ja stoję ze swoimi wynikami, gdzie stoi cała Europa i wiem, ile to pracy wymaga ode mnie, żeby jednak być na tym wyższym poziomie, ale to też jest chyba fajne, bo to pokazuje, jak swoją taką pracą i właśnie współpracą z osobami, które mają no, dużo o tym pojęcie, można dojść z mastersa jednak do poziomu wyższego, co może też jakby zachęci innych, że warto pracować i może nie zawsze jakby trzeba to sprowadzać, że po prostu w Polsce jest beznadziejny poziom i jakby to powoduje, że osoba, która coś tam pojeździ, od razu ma wynik. No bo jednak też wiemy, że wyniki znikąd się nie biorą. No i jakby to jest przede wszystkim praca, motywacja i jakby wsparcie fajnych osób, które mają podobne podejście, więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że przy jakimś kolejnym spotkaniu i kolejnej rozmowie będę mogła zdradzić troszkę więcej, no ale już, że tak powiem, możemy troszkę zdradzić rąbka tajemnicy, no już jakieś tam przygotowania trwają i jeszcze nie są to przygotowania pod kolejną godzinę, aczkolwiek ja wczoraj sobie tak patrzyłam na tą godzinę Ganny i pomyślałam sobie, jakie to jest w ogóle super i niesamowite i jak właśnie to takie wąskie grono gdzieś rozumie, o co tak naprawdę w tym chodzi, jak to się jedzie i to nie tylko chodzi o to, że trzeba właśnie mieć dobry sprzęt, ale też jak trzeba mieć twardą głowę do tego, żeby do tego podejść, a później chyba w ogóle po tej godzinie mam wrażenie, że wszystko wydaje się już troszkę inne, że jak się już jeździ na tym torze, to wszystko gdzieś tam sprowadza się do tej godziny. Ja ostatnio jakieś tam okrążenia sobie robiłam i tak mówię, o, jak to szybko minęło, 20 minut, o, jakoś w porównaniu do 60 minut to w ogóle pyknęło jak nic, więc to na pewno jest taki fajny później punkt odniesienia. A później no właśnie znowu zostają jakieś plany, cele i myśli, kiedy teraz można jakby swoją kolejną próbę zrobić i w którym punkcie sezonu właśnie, żeby już może nie robić tego samego po 3 kilometrach, może jednak to będzie inny punkt w sezonie, no i może faktycznie nie będzie to jakby przez najbliższe kilka miesięcy, bo przez kilka najbliższych miesięcy te próby będą skierowane ku czemu innemu i to właśnie prawdopodobnie jakieś może 3 kilometry, później wiadomo czasówki, więc może nie ten sezon, może nie kolejny sezon, ale może jakiś sezon na przykład 2025, żeby wtedy pokusić się o jakiś mocny, konkretny wynik, więc jakby widać, że tych planów jest dużo, tylko teraz kwestia tego poukładania i jakby znalezienia tego dobrego momentu na kolejną godzinę, która chyba coraz w ogóle bardziej popularna się robi, patrząc po tym, że gdzieś ten taki dobry flow poszedł na te godziny i tak patrzę, no to wiele osób teraz zaczyna się tym interesować na świecie i co też było fajne, bo jakieś osoby z różnego właśnie innych krajów do mnie pisały w sprawie godziny, pytając się o swoje przeżycia, bo właśnie już mówiły, że też będą próbowały robić jakieś swoje lokalne wyniki, więc jakby faktycznie te grono
jest mocno sfokusowane i jakby nie zawsze trzeba wokół tego robić wielki show i jakby pokazywać, ile tam się robi albo ile się chce zrobić, tylko czasem właśnie taki wewnętrzna, cicha praca nad tym swoim sukcesem też ma swoją rację bytu. To też jest opcja, bo chyba w Stanach organizują od czasu do czasu właśnie nie to, że mają godzinę tam, ktoś atakuje sobie rekord godziny, tylko ludzie jadą godzinę, żeby zobaczyć, mieć swój jakiś tam rekord PB, no i przy okazji jadą, żeby pobić rekord na przykład toru gdzieś tam odkrytego w Stanach. Wiem, że czasami takie organizują godziny, no i wtedy to jakoś tam ma też sens, bo ktoś może atakować godziny masterskie, ktoś innego ma jakieś swoje, ale można też wtedy wynająć sędziów po prostu na dzień, czy tam antydoping, i wtedy to jakoś tam się te koszty rozchodzą. I no i tak jak można organizować czasówki, to można też organizować dystansówki, które trwają godzinę z kawałkiem. Dobrze, czyli już wszystko wiemy. Znaczy, no nie wiemy wszystkiego, bo najważniejsze dwa pytania to są, jak jesteś stażystką. Po pierwsze, czy spałaś na świetlikach, bo ten, kto nie spał na świetlikach, życia nie zna w PZ-kolu. I drugie pytanie, jako że jesteś kotem tak naprawdę, no to czy na przykład sprinterki cię złapały i siostry Pikulik wysmarowały twarz pastą, czy ci spłuczkę zrobiły, jak to wygląda tak naprawdę, to prawdziwe życie stażystki, nie tam jakieś treningi, tam głupoty. Dokładnie, kto by tam się na treningach skupiał w tej części sezonu. Nie, no generalnie jako, że mieszkam stosunkowo niedaleko Pruszkowa, to generalnie moje tutaj życie opiera się na dojazdach pomiędzy pracą, do której oczywiście jakby dalej chodzę, bo niestety to, że stałam się stażystką, nie oznacza, że mogę już zrezygnować z pracy. Chyba ten moment nigdy nie nastąpi. Więc tutaj w moim przypadku dalej bawimy się w łączenie jednej, drugiej pracy i zabawy w kolarza. Więc jeszcze na to, że nie miałam przyjemności spania, aczkolwiek może kiedyś nadejdzie taki moment, żeby jednak zoptymalizować tutaj koszta i czas, więc nie, na razie bawię się w liczne dojazdy na wszelkie możliwe sposoby. A jeśli chodzi w ogóle o kadrę, to ja to jakby muszę podkreślić, że jestem niesamowicie jakby miło zaskoczona, że zostałam bardzo jakby dobrze przyjęta, przynajmniej w moim odczuciu, nie wiem, co tam mówię za moimi plecami, ale jeśli chodzi o kadrę sprinterek, to uważam, że w ogóle to są świetne dziewczyny, z którymi miałam przyjemność trenować jeszcze w okresie moich przygotowań pod 3 km i godzinę, więc tam miałam przyjemność i trenować z trenerem Meszką i właśnie z sprinterkami w tych samych godzinach, więc tutaj naprawdę dziewczyny są świetne. Wiedzą też, że z mojej strony absolutnie nie ma zagrożenia, bo absolutnie pod sprint to ja się nie nadaję i niestety to chyba będzie zawsze poza moją granicą jakichkolwiek możliwości, więc tutaj jeśli chodzi o sprinterki, to myślę, że jesteśmy w dobrej komitywie. No a jeśli chodzi o średni dystans, no to wiadomo, że dziewczyny dopiero tak naprawdę poznaję. Mam nadzieję, że na razie jestem tam dobrze przyjęta. Z siostrami Pikulik oczywiście już się zakumplowałam i tutaj akurat, no mnie może na mistrzostwach świata nie ma i nie będzie w tym sezonie, ale za to przynajmniej mój kask, który jest dobrze przetestowany aerodynamicznie, będzie w tych mistrzostwach i mam nadzieję, że Daria Pikulik będzie mogła wywalczyć z nim, no w nim jak najwyższe wyniki i zobaczymy ją na podium, za co mocno oczywiście trzymamy kciuki. No tak, bo zaraz Mistrzostwa Świata w Paryżu. No dobrze, także tu może jeszcze o tych coś wspomnę, nawet o tych mistrzostwach dzisiaj pod nieobecność Pawełka. No dobrze, Mariano, to nie zatrzymuję cię, bo pewnie gdzieś idziesz na rower, bo musisz ten duatlon pracowo-rowerowy ciągnąć. No i musimy się zastanowić, musimy porozmawiać o fair, bo ta 2025 to mi się nie podoba, ten pomysł. Ludzie tak długo nie żyją. Nie wiem, może zastanowimy się, żeby to było coroczne, po prostu taki event. Na koniec, na Mistrzostwa Polski i Marianna jedzie w przerwie obiadowej godzinę i wszyscy i tak jak Gana, właśnie tak jak tutaj u Gany będzie, że na Świtorzu będą stoliki, tam wszyscy będą świętować, a ty sobie będziesz jeździć. Także to bardziej mi się podoba ten pomysł niż 2025. 2025 to jakaś pomyślimy taka, na tym w takim razie. Jakiś odległa w ogóle. To prawie jak ludzie mówią o klimacie. Musimy ratować klimat. Mamy wytyczne na 2050. Kogo to obchodzi? My chcemy więcej. Więcej tych godzin chcemy. Ile chcecie? Więcej. Także wielkie dzięki. No i jeszcze zobaczymy. Do usłyszenia. Teraz już jesteś współprowadzącą. Tak, to już nie ma miękkiej gry teraz. Jesteś naszym człowiekiem w kadrze. Tam od środka.
z wiadomościami. Dzięki wielkie i do usłyszenia, Dzięki bądź też bardzo. do zobaczenia. Hej, hej. No, cześć, cześć. No i widzicie, dosłownie parę minut można powiedzieć po tym, jak Marianna powiedziała, że zacznie liczyć, kto ma więcej występów na falach naszego podcastu i kto jest bardziej współprowadzącym, ona czy Sylwek. Sylwek na kontrze mówi: o tak, tak to to nie. No i mamy z nami naszego człowieka w proturze, czyli współprowadzącego podcastu, czyli Sylwestra Szmyta. Hello! Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, jak zawsze Sylwek wam mówi, podcastowa kuchnia, kiedy to jest nagrywane, może dzień dobry, może właśnie zaczynacie poniedziałek i jecie sobie owsiankę. Sylwek nie jest w Australii, spokojnie. No właśnie, gdzie jesteś, Sylwku? Bo przecież wczoraj jeszcze byłeś na, jako że na Flandrii mówisz zawsze Fiandry, no to ja powiem, że wczoraj byłeś jeszcze na Ronde van Lombardije. A gdzie dzisiaj? Tak, wczoraj na Lombardii, a prosto z wyścigu pojechaliśmy już na pierwsze zgrupowanie przed sezonem. Fakt, że jak komuś tam mówiłem, że jedno zgrupowanie, to ktoś: a do czego wy się będziecie szykować? My się też do niczego nie będziemy szykować, tylko że takie mamy hasło na koszulkach czy tam gdzieś na samochodach: no off season. I widzę, że wzięli sobie to nasi szefowie mocno do głowy, tak więc u nas nie ma off season. Ledwo skończyliśmy Lombardię, dzisiaj się jeszcze ktoś ścigał od nas na Paris Tour, zresztą bardzo ładnie, a my tu już jesteśmy na pierwszym zgrupowaniu przed nowym sezonem, czyli nowi kolarze, nowa obsługa i w Niemczech 3 dni i później kolejne 3 dni w Austrii. W Austrii, czyli praktycznie, czyli jak mówisz, sezon się nigdy nie kończy, no ale trzeba jakoś powoli ten sezon, który się dla innych skończył, dla was to jest jeden never ending sezon, ale ten sezon, który się skończył dla reszty, no bo tak naprawdę trzeba podsumowywać, spójrzmy prawdzie w oczy, sezon zaczyna się Milan San Remo, a kończy się na Ronde van Lombardije, tak również znane jako Giro di Lombardia, bo to jest prawdziwy sezon, wszelkie dodatki w stylu UAE Tour, czy też te chińskie guanki kwanki wyścigi, no to już jest jakieś dorabianie ideologii, także Sylwku, jak poszła Lombardia, no i jak ten sezon poszedł ogólnie? Lombardia, wiesz co, zaraz po mecie powiedziałem Sergio, że nie do końca jestem zadowolony. W sensie powiedziałem może inaczej, nie, że nie jestem zadowolony. Gratulacje, bardzo silna noga, ale to nie był dobry wynik. Czwarte miejsce, bo z taką nogą można śmiało było walczyć dzisiaj o wygranie monumentu. No wiadomo, takie okazje stracone mogą się nigdy nie powtórzyć. W tym roku było tak, za rok czy kiedyś tam może być inaczej. Ja nie mówię, że był mocniejszy od Masy czy Pogaczara, oczywiście, że nie, ale gdyby Cvilio, jak zresztą jego koledzy pracowali i byli z przodu dla Vlasova i dla niego, gdyby on nie był tam gdzieś sobie daleko i nie musiał gonić, no to mógłby być więcej na pozycji Landy, tak? Który dochodzi, może odpuszcza, strzela, chociaż później według mnie pod San Fermo już by nigdy nie strzelił od Pogacara i Masa. No, oczywiście są gdybania, tak? Ja tylko mówię z punktu widzenia trenera i osoby, która tam była, widziała. No i widząc tak samo jego pliki, jego moc, zresztą widzieliśmy wszyscy jego determinację też i chyba nikt nie miał wątpliwości, że ma niesamowitą nogę, no chyba że ktoś się skupił rzeczywiście na tym, co częściej kamera pokazywała, czyli na walce o wygranie wyścigu. Ja wiadomo, że szukałem moich zawodników, czy w tym momencie no już tylko Sergio. I później jak sobie to podłożyłem pod to jeszcze plik, przeanalizowałem, no to łatwo było mi potwierdzić to, co mu powiedziałem właśnie po mecie, że rzeczywiście miał nogę na to, żeby może walczyć o zwycięstwo na finiszu, no a już na pewno na podium. No tak, czyli rzeczywiście tych dwóch, no cały świat chyba kolacki przewidywał, jeden z chyba najbardziej przewidywalnych w tym roku monumentów, no bo cały kolacki świat przewidywał po ostatnich wyścigach, występach Massa, no i po tym, że
Tadej Pogaczar jest Tadejem Pogaczarem, że ci dwaj panowie mogą się bić o pierwsze, drugie miejsce. No pewnie też nawet jakby nie odstał od nich na ostatnim podjeździe, no to też ciężko by było wygrać sprint z Pogaczarem. Mas próbował, no i na niewiele się to zdało, ale ta Lombardia to też ostatni monument, koniec sezonu, no ale też koniec kariery dwóch zawodników, z którymi też jeździłeś. Byłeś po tej drugiej stronie kolarskiego muru, czyli nie w samochodzie, a na rowerze. Valverde i Vincenzo Nibali. Valverde w dziesiątce, Nibali też gdzieś tam nie jakoś strasznie z tyłu. Czy gdzieś tam widziałeś jakieś takie sceny, których może nie uchwyciły kamery? Jak to pożegnanie wyglądało dla tych dwóch zawodników? Czy tam podszedłeś i powiedziałeś: no dobrze, już przestańcie się wygłupiać, zapraszam tutaj do kolumny, do samochodów. Nie, tam żadnego specjalnego pożegnania nie widziałem. Pożegnanie Nibalemu zrobili koledzy mieszkający w Lugano, w tym nasz jeden z dyrektorów sportowych. Też on pojechał najpierw na festę do Nibalego, a później przyjechał dzisiaj na zgrupowanie. Jak to wyglądało, no to już za zamkniętymi drzwiami było ciężko mi coś powiedzieć publicznie. A Valverde, nie wiem właściwie, chociaż byliśmy z nimi w hotelu przed Lombardią. O tyle co ciao, ciao, chwilę pogadaliśmy. No ale fakt, taka refleksja, jak wczoraj właśnie na mecie stałem i myślałem o tym, że kończy się ścigać, i tak wspominałem, czy moją pierwszą Vuelta w 2002 roku, jak tam nieźle tachał na swoich liderów już wtedy w Kelme, czy chociażby moje pierwsze, przepraszam, ugryzłem się w język, drugie Mistrzostwa Świata Zawodowców w Hamilton w 2003 roku. Naprawdę moje początki, a on tam na podium stanął, będąc ile? 2 lata ode mnie, no tak, 2 lata ode mnie młodszym. Już wtedy, w 2003 roku, stał na podium Mistrzostw Świata Zawodowców, a 20 lat później praktycznie jeszcze walczył na Lombardii, prawda? No i kończąc karierę, więc no niesamowity, niesamowity poziom Valverde jednak przez całą karierę. A Nibali, no co tutaj dużo mówić. 4 lata razem w drużynie na jakichś tam wielkich turach, czy tam Tour de France, czy zresztą pierwsze podium jego w 2012 roku, trzeci. Miałem przyjemność startowania z nim w drużynie. Tak więc no, kawał fajnej kariery i jednego i drugiego pana, zresztą no, Nibali pewnie niewielu takich historii, którzy wygrali 3 wielkie tury, tak więc No tak, teraz już niesamowita kariera. został nam tylko już Chris Froome z aktywnych zawodników, którzy wygrali każdy z wielkich turów. No i teraz pewnie będzie trochę, no nie wiem, zobaczymy. Remco, Pogacar, Hindley, to się okaże w przyszłości. Wszystkim chyba brakują po dwa, prawda? Chociaż nie wiem, może musimy się mocno zastanowić. Zaraz pomyśleć. Poza Froome'em. A no tak, bo Podejrzewam, że tak. Roglic, tak, Roglic wygrywa tylko Vuelty. Vuelta. Pogacar, tak, Vingegaard, no to chyba tak, chyba poza Froome'em to byłby jedyny aktywny zawodnik, który ma więcej niż jeden wielki tour wygrany. No tak, Geraint Thomas też tylko Tour. Tylko. Bo tak trzeba patrzeć, kto wygrał Tour. A nie, Bernal. A, Bernal, tak. Bernal, bo zaraz, po prostu się okaże, a Carapaz, nie, Carapaz w końcu nie wygrał Vuelty, tylko go Nie wygrał, nie wygrał. ograł go Rogalicz bonifikatami. Także Bernal, no No rzeczywiście. cóż, tak. Czyli Tak, Bernal. Bernal ma dwa, no i ma ten chyba, brutalnie rzecz biorąc, najłatwiejszy do wygrania, żeby to skompletować. Wygrać zawsze trudno, wiemy. No właśnie, jak mówimy o wygranych, jak ten sezon, no bo dzisiaj też kończył karierę Philippe Gilbert, trzeci Sam Bennett w Paris Tour, a jak to oczywiście, no highlightem tego sezonu Bory to musi być Giro, ale jak tak ogólnie z lotu ptaka ten sezon? Ja myślę, bardzo udany sezon. No przede wszystkim wiadomo, Giro Italia, no ale tak samo myślę, że też chciałem powiedzieć, no moi zawodnicy, ale nieskromnie, ale chciałem powiedzieć, inni zawodnicy tak samo walczyli, bo wygrywaliśmy i Katalunię w klasyfikacji generalnej, wygraliśmy Romandię w klasyfikacji generalnej, etapy na wyścigach, tak samo worldtourowych etapowych, jak właśnie Tour de Suisse czy Tour de Pologne. Czwarty, piąty Sergio na monumentach,
na Liège i na Lombardii, piąty w Lazów na Tour de France. Ja myślę, że bardzo dobra jazda przez cały sezon całej drużyny. No może poza klasykami tymi wiosennymi, no gdzieś tam jednak nas nie było, tak? Czy to Belgia, czy to San Remo, no nie było, tak? Gdzieś tego sama Beneta też brakowało przez znaczną część sezonu. Nie ukrywajmy tego. Dobrze, że uratował nam tą Vueltę. Więc ja bym powiedział, że pozytywnie. A jako, że sezon się nie kończy, no, ale następny sezon jakoś kiedyś się musi zacząć, mówiłeś właśnie, że spotykacie się przed nowym sezonem, czyli teraz, czy są jakieś wzmocnienia, jakieś już powoli planujecie właśnie większą obecność może w tych wcześniejszych klasykach, czy bardziej nastawiacie się na obronę Giro, na walkę w turze, jak to wygląda, już jest jakiś taki zarys planów i głównych celów na następny sezon? Nie, nie, raptem mamy trzech nowych kolarzy, bo Pjungel tylko będzie może jakimś wzmocnieniem, a tak nie. A co do wielkich turów, powiem ci, że nic nie powiem, bo czekamy po prostu, jak będzie trasa Giro i Tour. Wiem, że no, gdzieś tam już po wygranym Giro oczywiście, może to jest naturalne. Jai mówił, że chciałby jechać na Tour de France. Ja ze swojej strony, rozmawiając z Aleksem, później z team managerem, powiedziałem, że my po prostu czekamy na trasę Giro i Tour, tak? Zobaczymy, jaka będzie. Po prostu chcemy pojechać tam. Chcemy to tak, jakby były pod drużyny w teamie. Oczywiście nie do końca to tak wygląda, no nie. Ale tak mówię, tak się zaśmiałem. Ale mówię, my ze swojej strony, czyli Alex, chcemy pojechać tam, gdzie będzie największa szansa zrobienia wyniku czy wygrania wielkiego turu. Wiadomo, myśleć o wygraniu wielkiego turu, patrząc jak jeździł Pogacar czy Vingegaard w tym roku na Tour de France. Nie wiemy, co Remco pojedzie, niby Giro Italia, ale teraz w koszuli Mistrza Świata. Nie wiem, czy nie ciekawie dla niego będzie pojechać Tour de France. Wszystko do dogadnięcia. No ale pomijając tych przeciwników, jakich moglibyśmy mieć to, czy tam, bardziej mnie interesuje, żeby trasa pasowała jak najbardziej pod Blazowa i wtedy zdecydujemy, który wielki tur jedziemy. Taka kolejność z mojej strony. Bardzo mi się podoba, jak powiedziałeś. No, kto jedzie, zobaczymy, czekamy na trasę Giro i Tour de France, czyli potwierdza to moje podejrzenia, że Kolarski Świat traktuje Vuelta jako deskę, ostatnią deskę ratunku, tak? I takiego rozpaczliwca w sezonie, że jak coś nie poszło, no taki Roglicz, no to tu się, zresztą to co powiedział, jak wygrał Paryż-Nicea chyba, powiedział, no to teraz tylko się przewrócę we Francji, no i potem jadę ogolić Vueltę. No nie udało mu się ogolić Vuelty, no ale rzeczywiście to jest, to trochę tak wygląda, komu nie poszedł sezon, albo kto tam jeszcze pod Giro myśli, że może coś sobie ugrać, to jest taki właśnie, Vuelta to jest taki, można powiedzieć, wyścig jak rozpaczliwiec Jacka Krzynówka z meczu z Portugalią sprzed 20 lat, że tam coś się od słupka może odbije, coś wejdzie, także widzę, że niechcący potwierdziłeś moją tutaj hipotezę, że cały świat czeka na trasę Giro i Tour de France, a nikt już nie czeka na Vuelta, bo wtedy wiadomo, że tam trzeba po prostu, tam trzeba jechać. Żeby ratować sezon. Ratować. A widziałeś przypadek, sama Beneta uratował tam sezon i swój, no swój sezon, a naszą Vueltę, prawda? Tak, i nikt nie patrzył na to, jaka trasa będzie. I wzięliśmy go, pomimo że tam było raptem 4 sprinty może, no nie? No właśnie, to dobrze. To się, po to części się, jest tak, jak mówisz. To się potwierdziło. No dobrze, Sylwku, no to jak masz jeszcze tam, mówiłeś chyba przed wejściem na antenę, że masz jeszcze długie posiedzenie tutaj, posiedzenia z zawodnikami, analizowanie sezonu, robienie planów na kolejny sezon. No to dobrze, no ja życzę jakiegoś, niech będzie ten początek teraz już lepszy, jak nie wychodzicie, nie kończycie sezonu, to żeby to ten początek sezonu dla innych, czyli dla was to będzie chyba jakiś środek, czy kontynuacja nigdy nie kończącego się sezonu, żeby mocniej wejść w Milan San Remo, może gdzieś tam się pokazać na tych bryłkach w Belgii, no a potem to już tam Giro, Tour de France, Vuelta i znowu ten kolejna część sezonu, potem znowu bez off-seasonu i znowu kolejna część sezonu. Bez końca sezonu. Bez końca sezonu i mam nadzieję, że dostaniecie w końcu na następny sezon, czy na przedłużenie tego sezonu. Życzę ci, żebyście w końcu dostali jakieś ładne koszule, bo ostatnio
Wiem, że narzekałeś trochę na t-shirty, ale to wtedy właśnie cię wyłapała kamera na Tour de Pologne, jak pięknie prezentowałeś się w t-shircie. No i miejmy nadzieję, że ten sezon się nie kończy, ale jednak co roku będziecie dostawać ubrania teamowe, bo jak tak się, może to jest jakiś taki chwyt teraz, jest inflacja, wszystko, więc sezon się nie kończy, no to nie ma nowych strojów. Co to? Co pan sobie tutaj wyobraża? Jeden strój na sezon. Może tym, co odeszli, poproszą, żeby oddali rzeczy i dadzą tym nowym. No, Kto wie? dokładnie. Tego jeszcze nie wiem, ale oby nie jednak. No dobrze, to dzięki wielkie, Sylwku, leć tam i kontynuuj sezon, a my powoli już kończymy ten sezon i zamykamy Dziękuję. go. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Hej, Pozdrawiam. hej, hej. Ciao, ciao. Pawełek na Majorce, a my po prostu, może lepiej, żeby nie wracał, bo dzisiaj mamy tylu gości, totalne szaleństwo. No, może nawet dwóch współprowadzących i jednego gościa. No i dzisiaj, teraz będę rozmawiał właśnie z tym gościem, czyli z zawodnikiem z samego serca Polski, z HREMSP, ale już niedługo. Byłem już zawodnikiem. Właśnie miałem powiedzieć. Byłem, bo myślałem, że te kontrakty się kończą jakoś z końcem roku, No, faktycznie. więc jeszcze nie były. Ale hola, hola. To nie. A przyszłym zawodnikiem Vendée Team U, tak? Vendée U, Le Département, czyli rozmawiam jeszcze z Mateuszem Gajdulewiczem, który już od stycznia będzie Mathieu Gajdulewicz. Także witaj, Mateuszu, Zgadza się. łamany na Mathieu. Witam, witam. Bardzo się cieszę, że mogę zagościć w waszych frogach. Co tydzień was słucham, także bardzo mnie cieszy ta obecność. Nas cieszy, że nas słucha, że ktoś nas słucha, bo przecież nic nie wiemy o kolarstwie, nic dla niego nie zrobiliśmy, także dobrze wiedzieć, że ktoś słucha, że nie tylko tam rodzina nam nabija oglądalności, wyświetlenia na YouTubie. No i Mateuszu, zanim porozmawiamy o tym sezonie, o planach na przyszły sezon, to może trochę, bo też wiem, że interesujesz się sprzętową częścią kolarstwa, no i na pewno oglądałeś godzinę Ganny, także opowiedz mi, co tam ci wpadło w oko, jeżeli chodzi o sprzęt, na którym jechał Włoch. No ponownie fakt, że jechał na oponkach, a nie na szytkach, na dyskach Princetona, które zostały w tym tygodniu wypuszczone, tak samo jak zostały wypuszczone Trispoke, na którym Ineos jeździ od czerwca i nowy dysk Princetona. No i sam rower, który został wydrukowany na drukarce 3D. Także z tego, co mówił Fausto, jest to chyba pierwszy rower wydrukowany, na którym zawodnik pojechał w takiej imprezie mistrzowskiej. No, Bardzo się także cieszę, że takie to zdjęcie powiedziałeś, płaskie. bo oczywiście się złapałeś sam na wykroku, no bo to jest drugi raz, kiedy taki rower pojechał A, faktycznie. na takiej imprezie, bo to ten sam rower, który był owiany trochę tajemnicą, na którym jechał Dan Bigan podczas swojej Tak, tak. próby paręnaście czy parędziesiąt dni temu. Tak, no także no bardzo ciekawy rower razem z tymi dziwnymi kształtami na rurze podszedłowej, które mają tam trzymać przy sobie powietrze, które schodzi z nóg, z tego co zrozumiałem. No i to chyba wszystko. No i oczywiście nowy visor kaska, który też już jest dostępny do kupienia, z tego co widziałem. To może musimy, to dobrze, to musisz mi powiedzieć, gdzie go widziałeś, bo my mamy parę kasków w naszej stajni testowej, także przyda nam się to nabyć, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam to rzeczywiście działa. Tak. To jest dobra informacja, którą dostajemy od ciebie, a ja powiem ci, że jeszcze parę takich może ciekawostek o tym rowerze, no bo po pierwsze, rower w pełni zoptymalizowany do jazdy na torze, co oznacza, że nie jest on zaprojektowany do jazdy na bocznych wiatrach, także myślę, że nie zobaczymy przeniesienia tego na szosę, no bo po pierwsze drukowany w metalu. Dlaczego?
ponieważ łatwiej właśnie było uzyskać ten kształt tej, to jest gdzieś tam wzięte, zainspirowane z kształtu whale, czyli orki. No to też jest ta sama historia co koła Princetona, co koła Zipa, czyli ta sama historia, jeżeli chodzi o kontrolowanie przepływu powietrza, ale jeżeli chcielibyśmy zrobić to z karbonu, karbon nie lubi być układany w taką falkę, no bo oczywiście to jest włókno, które trzeba było wyginać w tą i w tą, w tą i w tą, więc w końcu by dochodziło do jakichś albo pęknięć włókna przy układaniu, albo gdzieś tam powietrze by się dostawało i by było, była porowatość tej konstrukcji, także łatwiej było to wyprodukować w metalu. Koszt tej ramy 33 tysiące euro, koszt kierownicy około 12 czy też 16 tysięcy euro, ale suma summarum wcale nie jest to droższe od wersji karbonowej, no bo dla wersji karbonowej trzeba by było produkować pod każde zamówienie specjalne formy. Te formy kosztują 30 tysięcy euro. No i wiadomo, rower ganny to jest ten sam rower co Bigama, no ale nie jest ten sam, bo jest zrobiony pod gannę, czyli można tutaj na druku sobie wydłużać ramę o 2 mm, 3 mm, skracać ją, zmieniać sobie kąty główki ramy, etc. Po prostu w CADzie, no i szybciutko to, czy szybciutko, 5 dni się to drukuje, no a robienie formy, produkcja formy pewnie zajmuje 2 tygodnie, więc suma summarum można powiedzieć, że bardzo szybko. No i teraz jest to dostępne, będzie to dostępne. Drukowany rower, jeden z niewielu teraz rowerów, które chyba widzimy na świecie, który nie był robiony w Chinach, bo to oczywiście rower zrobiony w Derby, czyli w centralnej Anglii. No i można go sobie teraz już zamawiać, można chyba jako część tej kierownicy za 12 tysięcy euro. Część tego projektu to jest też, że ta kierownica jest robiona pod zawodnika, tak samo jak ta kierownica Ganny, która miała te podpórki były takie zawinięte i to też miało na celu manipulowanie przepływem powietrza, więc to też jest część tej robienia tej kierownicy, to jest projekt pod zawodnika. Kolejna ciekawostka to fakt, iż koła czy dyski te Princeton, o których wspomniałeś, specjalnie są zrobione do tego roweru w bardzo wąskiej wersji, bo cały ten rower jest bardzo wąski, ponieważ jest zoptymalizowany do jazdy na torze, także wszystkie przekroje rur są długie i bardzo wąskie, bo nie ma tutaj separacji związanej z bocznymi podmuchami powietrza. I z ciekawostek, w porównaniu do standardowych piast, normalnie chyba jest torowo okolice 100 mm z przodu i 120 z tyłu. Te piasty mają 69 i 89 mm, czyli super wąskie. Tutaj poszli w drugą stronę niż Lotus, czyli zrobili to bardzo wąsko. Widełki bardzo blisko, praktycznie tam nie można by było wsadzić 5 zł pewnie między ten dysk a widełki. Super wąska korba Watt-Shopu Kratus. Do tego no taki to pewnie smutek, bo oczywiście to zawęzili, całą ramę zawęzili, czyli bottom bracket jest, środek supportu jest węższy, cała korba jest węższa, ramiona tej korby są super wąskie, no ale chyba było to troszeczkę za wąskie dla Gany, bo jechał na pedałach Asiomy, które dodały do tego Q-faktoru 13 mm, pedały Shimano z mocomierzem Asiomy, czyli pewnie zasmuciło to trochę Dana Bigama, no ale też z drugiej strony może to już było za wąskie, jeżeli chodzi o przeniesienie mocy dla takiego dużego konika, jakim jest Ganna. No i co? No i chyba patrząc na to, no dodatkowo, tak jak wspominałeś, jeszcze jakiś specjalny, nie tylko smar do łańcucha, ale też specjalnie jeszcze potem dosmarowywane zębatki, żeby zmniejszyć opory toczenia. No i chyba tyle, No no bo i na jakie tych. przełożenia? No i przełożenie 65-14, no ale jak wiemy po rozmowie, Ganna tak naprawdę celował Będzie w 5. 64? Nie, w końcu 65 założył, z tego co słyszałem, było mówione, że 64. Wydaje mi się, że to by było tak troszeczkę. Wtedy ludzie patrzyli na jaką można by było kadencję, jaka kadencja przekładałaby się na pobicie rekordu Boardmana, więc troszeczkę chyba chcieli takiej zrobić. Jakby to powiedzieć, trochę PR-u takiego, że o, będzie blisko, będzie walka o Boardmana, a tak naprawdę to walka była 57 km na godzinę, także przez podniesienie
tej prędkości docelowej, po prostu zagrali wabank i założyli 65. No i to już praktycznie tam widać, że te korby to ledwo co wystają z tej zębatki, tam prawie sobie mógł sobie łydę sobie mógł tutaj ubrudzić łańcuchem, normalnie pedałując. Także 56 km 792 metry. Ile u nas obstawiałeś na, bo chyba obstawiałeś u nas dystans? Tak. Pamiętam. 584 chyba obstawiłem. O proszę, no to dobrze, to gdzieś tam, gdzieś blisko, nie było Także, daleko. 200 metrów się pomyliłem, ale nie miał najkorzystniejszych warunków. Co troszeczkę, w sensie no Bigan miał trochę lepsze, ale też trzeba pamiętać, Tak. że Ineos kontrolował, bo można tam nagrzać ten tor, więc Ineos kontrolował, summa summarum efektywnie po prostu podnieśli trochę temperaturę, więc miał troszeczkę cieplej, ale ta gęstość została zachowana, no bo chyba jechał na 1122 gramy, Bigan jechał na 1115, także trochę musiał zapłacić może tą temperaturą, gdyby miał dzień taki jak Bigan, no to myślę, że byłoby bardzo blisko. No i do tego też Bigam lepiej pojechał to taktycznie, bo Bigam już ileś tych godzin przejeździł i Bigam cały czas przyspieszał. Gana robił te testy 35-minutowe, 40-minutowe, więc go trochę podniosło i w pewnym momencie zrobił okrężenie na poziomie 58-990. Tak, No i potem niestety troszeczkę, chyba mówił nawet po tej godzinie, że myślał, że tam 5 minut ostatnie jeszcze dołoży i potem się okazało, że nie mógł dołożyć, no bo już przejechał 55 minut na jakichś tam 430 watach, jakbym go oceniał, 430, 435, więc potem już nie było z czego dokładać. No ale teraz, jeżeli nie Ganna, to tak jak rozmawiałem z Marianną, to chyba nikt przez kolejne 10-15 lat. No ale Remko. Remko, ale właśnie rozmawiałem o tym z Marianną. Wydaje mi się, że tutaj potrzeba, tak jak ostatnio, jeżeli Wiggins nie miałby bardzo dużego pecha, no bo Wigginsa pech ograbił go z 500 metrów, bo Wiggins jechał na gęstości powietrza 1175, najgorszy dzień w oknie chyba 50-dniowym, wtedy akurat w Londynie. No to Wiggins pojechałby te 55, tam powiedzmy 100. Więc wtedy już taki Campenaerts by się pewnie bał to atakować, więc ten rekord Wigginsa by był aż do Dana Bigama, bo tutaj, żeby ktoś to pobił, to jest ktoś, kto ma bardzo dobre umiejętności czasowe, dużo, dużą moc, niskie CDA, ale też duże objeżdżenie na torze. No i u Remka to brakuje trochę tego objeżdżenia na torze. I chyba brakuje też takiego, to co mówił też Ganna, że brakuje tego, żeby Remco był w teamie, dla którego to ma duże znaczenie. Dla Ineosu to było po prostu nie tylko Ganna, ale też cała ta otoczka, zatrudnienie Bigama, dosmaczenie tego sprzętu. No nie widzę kolejnego teamu, który będzie tak znajdował komuś metry, jak Ineos znajdował te metry Gannie. No ale to może dlatego się zaczęli interesować Remkiem. No tak, no to chyba, że Remco w Ineosie, to wtedy tak, to jest chyba pierwsza, to jest jedno z głównych wymagań, że Remco musi być w Ineosie i wtedy powrócimy do tej konwersacji. No ale nie samą godziną człowiek żyje. Drogi Mateuszu, opowiedz nam, jak tam pierwszy sezon ścigania elitarnego w elitarnym gronie z koszulką mistrza Polski w elitarnym gronie opowiadaj, a potem opowiadaj, jak to się stało, że teraz będzie francuska ziemia grana i będzie Mathieu. Ciężko. Elitarne ściganie, jeżeli można tak to nazwać, no, to już trochę inny poziom niż było to w juniorach. Także no, od początku było dosyć ciężko. Też niestety nie ścigałem się za dużo. Tych dni wyścigowych brakowało, także to był chyba największy problem tego sezonu. Ale było parę fajniejszych momentów, tak jak koszulka mistrza Polski W23, jak i w elicie podczas górskich mistrzostw Polski. Zdobyta w fajnym stylu, bo uciekałem tam chyba 3 godziny na solo. Także to był chyba najlepszy moment w tym sezonie dla mnie. 3 godziny, czyli prawie pozazdrościłeś Wołutowi występu na Tour de France i zabrałeś się w trzygodzinny odjazd. No dobrze, czyli... To nie była to tylko i wyłącznie moja decyzja. Aha, została nas taka, powiedzmy, 12-osobowa grupka i
jeden z braci Budzińskich, Tomek, powiedział, że mam jechać. Wypchnął mnie i kazał jechać. No co, trzeba było jechać. No to pojechałeś, no i tyle. I Tak. potem pewnie, że Starszych się trzeba słuchać. dokładnie, potem pewnie żałował, że cię że za bardzo pojechałeś. No ale cóż, takie życie. Ale tak powiedziałeś, że o, te Górskie Mistrzostwa Polski. No ale jak tam wizyta w ojczyźnie, bo też odwiedziłeś w tym roku na Mistrzostwach Świata. A, tak, no odwiedziłem i no, pozytywnie i negatywnie jednocześnie. Cieszę się, że polecieliśmy tam z Kacprem Gierykiem wystartować, bo tych startów nam brakowało, także na pewno pokazały nam, gdzie jesteśmy i że brakuje nam jeszcze trochę, ale też na pewno podniosły trochę ten poziom, pokazały, nad czym trzeba popracować. No i właśnie głównie stąd chyba podróż do Francji, żeby takich wyścigów w stylu Mistrzostw Świata było więcej i żebyśmy mogli się rozwijać. No bo też widziałem, nie dość, że ten start wspólny ciężki, ale czasówka też taka techniczna, no to było widać na przykład po Poganie, który tam jakoś średnio się odnajdował w tych zakrętach i no i Remco Tak, no. tam jednak, że no może nie Remco zbił, bo Foss zbił, no ale Remco bardziej się odnajdował w takiej stop start czasówce. No tak, no trasa była totalnie inna od typowej czasówki. Ja na pewno w Polsce nigdy takiej czasówki nie widziałem, bo innej czasówki niż prosta nawrót prosta w życiu w Polsce nie spotkałem. Niestety. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby w przyszłym roku, chociaż podczas Mistrzostw Polski czasówka nie składała się z prostej nawrotu, ale może jakieś rundy. Wiem, że to ciężej zabezpieczyć i jest to cięższa operacja do wykonania, ale myślę, że bardzo by pomogła i podniosła nasz poziom. Także popełniliśmy na pewno parę błędów na tej trasie, szczególnie rozłożenia sił, bo waty pojechałem całkiem w porządku. Bodajże chyba 300, około 365 znormalizowane z 40 minut niecałych, bez 38,5 minuty chyba. Także było w porządku, no ale na zakrętach i na rozłożeniu sił może trzeba było to bardziej rozłożyć w stylu takim, żeby nie pojechać tego aż tak równo, tylko bardziej szarpanie. No ale nad tym musimy jeszcze popracować. No właśnie, musimy jeszcze popracować. Zanim przejdę do pytania właśnie, jak na tym zamierzasz pracować we Francji, no to jeszcze muszę tutaj trochę prywaty i kilka bardzo ważnych pytań z Australii. Po pierwsze, czy masz zdjęcie z kangurem? Po drugie, czy widziałeś wombata na żywo? I po trzecie, czy musiałeś odpierać ataki jakiegoś zwierzęcia, które chciało cię tam zabić? No bo jest tam bardzo wiele takich zwierząt, od bardzo małych do większych. Słuchamy. No w tym roku niestety nie, nie i nie. A. Albo niestety, jeżeli chodzi o to ostatnie pytanie. Ale zdjęcie z kangurem mam sprzed paru lat, jak byłem u rodziny. Zdjęcie z wombatem też mam sprzed paru lat, jak byłem u rodziny. Pięknie. To zazdraszczam. Ale ptaków nie musiałem na szczęście otwierać. A właśnie, też ptaków nie było, ataków ptaków, tak? No Nie, to nie. dobrze. U nas w kadrze każdy był bezpieczny. Aha, no to dobrze. Czyli ptaki nie atakują Polaków w Australii. No i teraz co? Jedziemy do Italii, do Francji. Nie zmieniasz roweru czasowego, zmieniasz rower szosowy. Zapisałeś się już na lekcję francuskiego? Comment ça va, Mathieu? Oui. Oh. Roweru czasowego nie zmieniam, aczkolwiek myślę, że coś w nim się zmieni z powodu nowych przepisów dotyczących pozycji. Akurat w moim okienku mogę mieć 3 cm dłuższą pozycję i 2 cm więcej tego dropu dopadów. A rower szosowy też nie zmieniam. Tak czysto teoretycznie. Aha, myślałem, że Może jeździłeś w. malowanie się zmieni, Myślałem, że ale jeździłeś na rowerze matki HR i MSP. To raczej na tym wąble nie jeżdżą. jeździłem na
Jeździłem na, można to nazwać, prototypie. A, okej. W malowaniu HRE był faktycznie, ale Aha. no był to spec. Aha, Był to rozumiem. spec. Rozumiem. Czyli dobrze, czyli nie ma tu zmian sprzętowych, tylko trzeba będzie zakładać, jak większość społeczeństwa francuskiego, balaklawę na głowę, na czasówkach. Tak, prawdopodobnie tak. Chociaż z tego, co widziałem, to część teamu jeździła na Giro w tym roku, także nie jestem jeszcze pewien, jakie kaski nas Aha. będą obowiązywały. No i teraz powiedz, kiedy tam wyruszasz, jakie tam plany jakieś już masz mieszkaniowe, bytowe, jak to się wszystko zapowiada? Jakiś wyjazd na zgrupowanie treningowe nie dookoła komina, może? Tak. W przyszłym tygodniu dopiero tak naprawdę będę miał rozmowę co do planów na przyszły sezon startowy i tak dalej. Także jeszcze wszystkiego nie wiem. Wiem, że na pewno będzie najprawdopodobniej zgrupowanie w styczniu. Zakładam, że tak jak w tym roku było to w Kalpę razem z Totalem, no bo jest to zaplecze Totalu. To będziesz Także mógł, o, to cały tym dobrze, się. będziesz mógł pytać, będziesz mógł przypominać Maćkowi Tak. Bodnarowi, że czekamy na podcaście na niego. Bardzo dobrze, to już jest bardzo ważna informacja, na którą słuchacze czekali. Zapomniałem o tym na Mistrzostwach Świata, faktycznie. Jechałem z Maćkiem Miksa, ale zapomniałem. No właśnie, jestem przykry. Także będzie to zgrupowanie. A jeżeli chodzi o mieszkanie, no to dostałem tam propozycję, że mogę tam zamieszkać po prostu w Service Corsie. Mają tam kupiony taki, szef teamu ma kupiony taki zameczek. Dosyć stary, ale mieszka tam dwóch zawodników od ciebie. Także z Wielkiej Brytanii mieszka tam dwójka chłopaków. No ale ja powiedziałem, że jednak zostanę też w Polsce, bo będę łączył sport ze studiami. Także najprawdopodobniej będzie to wyglądać tak, że będę około 2-3 tygodnie w Polsce i 2-3 tygodnie we Francji na wyścigach. I gdzie, a gdzie będziesz studiował, Mateuszełku? Już studiuję, U. studiuję na Uniwersytecie Warszawskim. Ulala, no to ładnie. Myślałem, że może będziemy się widywać na Pruszkowie, tam na Nie, wyższej nie, nie, nie. szkole. Nie. Uniwersytet Warszawski. No Tak dobrze. jest. Czyli na spokojnie, czyli to będzie czasami Matię, czasami Mateusz. Dowiemy Zgadza się. się, jeszcze nie wiesz jakie ściganie, ale że ściganie jakieś będzie, że będzie zgrupowanie z Maćkiem Bodnarem, gdzie możesz mu przypominać o tym, że podcast czeka, bo uciekł Sylwkowi z Bory, już nie może go Sylwek tam podduszać. Także mamy z jednych od Sylwka do Mateusza. Także to jest dobrze. Macki i PNC sięgają daleko. No to dobrze, no to chyba życzę Ci powodzenia, sukcesów w nauce na Uniwersytecie Warszawskim i też w poznawaniu języka francuskiego, bo to też się Dziękuję. pewnie przyda. Także. Dziękuję. Tak, na razie wszystkie wiadomości są w języku francuskim. Ja jedynie na grupach odpowiadam po angielsku, także sporo przede mną. No, to rzeczywiście. Nie, no, francuski może być. Parę lat spędziłem życia ucząc się, ale potem stwierdziłem, że jednak będę tutaj po złej stronie drogi jeździł. Także pozapominało się. No nic, bonne chance, Mathieu. Au revoir. Do zobaczenia i będziemy Merci. tam śledzić, co tam wyczyniasz. Dziękuję. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Dokładnie. No, już się usłyszysz dzisiaj wieczorem, także wszystko spokojnie pod kontrolą. Hej, hej. Hej. Dzięki. No i dobrze. Wszystko już wiecie. Wszystko chyba zostało powiedziane. My tutaj z Pawełkiem prawdopodobnie będziemy działać coś na froncie roweru dla klubu juniorskiego.
to, co ogłosiliśmy na naszym Patronajcie. Zaczniemy tutaj robić content dookoła kompletowania sobie roweru czasowego za rozsądne pieniądze. Mamy już na oku jedną ramę. Myślę, że się na nią połasimy. Ale o tym więcej. No, mamy cały off-season. Bora nie ma tego off-seasonu, a my mamy ten off-season właśnie na takie ciekawe projekty, które robimy też dzięki Wam, dzięki Waszym patronajtowym srebrnikom. Także, jak wszystko zostało powiedziane, no to pozostaje mi tylko powiedzieć do zobaczenia na socjalach, czyli Instagram, Facebook, YouTube, Patronite, którego właśnie, o którym właśnie mówiłem. No i Pawełek powraca. Te wakacje nie są to nigdy niekończące się wakacje. Pawełek nie jest w kontrze do Bory i nie ma wakacji, które się nigdy nie kończą. Pawełek powraca, no i wtedy będziemy mogli spokojnie złapać oddech i wrócić do naszego normalnego trybu. Zaczynają się przełaje, więc pewnie Pawełek tutaj będzie błyszczał, będzie się bardzo cieszył z zaistniałej sytuacji. No ja tak jakoś będę przezimowywał do tego następnego sezonu, bądź też do kontynuacji borowego sezonu. Także do usłyszenia, no i może do zobaczenia niebawem. Hejka, hej Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. O Jezu, dobra, już popuszczam.